Poznaj rozważania o cnocie, którą świat wyśmiewa, diabeł nienawidzi, a Pan Bóg kocha, wywyższa i właśnie do niej Cię zaprasza. Czym jest czystość? Jakie są jej zalety? Jak osiągnąć najwyższy jej stopień? Jak bronić się przeciwko pokusom nieczystości? Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dziełka Cnota anielskiej czystości oraz O czystości świętego Alfonsa Rodrigueza. Książeczki do nabycia w księgarni na jej głowie.pl. Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Poznaj, w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im nawrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Przykłady te zebrał doktor Kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Alan Rochesiusz i Bonifacjusz piszą, że we Florencji mieszkała młoda dziewczyna imieniem Benedykta, co po łacinie znaczy błogosławiona, ale którą właściwie można było nazwać przeklętą, a to z powodu życia gorszącego, jakie wtedy wiodła. Na jej szczęście święty Dominik przybył z kazaniami do tego miasta. Pewnego dnia poszła posłuchać go z samej ciekawości. Lecz Pan Bóg w ciągu nauki, jaką miał ten święty, tak poruszył jej serce, że się we łzach rozpływała i niezwłocznie poszła do niego, prosząc o spowiedź świętą. Święty Dominik wysłuchał ją, rozgrzeszył i za pokutę zadał odmówienie różańca. Wszelako nieszczęsna ta dziewczyna, ulegając zgubnym namiętnościom, powtórnie do nierządu wróciła. Święty Dominik, dowiedziawszy się o tym, poszedł do niej i wymógł, żeby się znowu wyspowiadała. Pan Bóg, aby ją utwierdzić w nawróceniu, pokazał jej pewnego razu piekło i w nim wielu tych, którzy z jej powodu już się potępiło, po czym kazał jej odczytać w księdze, którą ujrzała przed sobą, całą straszną listę jej własnych grzechów. Na ten widok pokutnica struchlała z przerażenia, lecz pełna ufności w Przenajświętszą Pannę wezwała jej pomocy i usłyszała, jak ta Matka Miłosierdzia otrzymała dla niej u Pana Boga czas potrzebny do opłakania i odpokutowania grzechów. Widzenie na tym się skończyło, a Benedykta odtąd wiodła życie najprzykładniejsze, lecz mając bezustannie przed oczyma straszną książkę, która jej została okazana, pewnego dnia następującą modlitwę zaniosła do swojej najdroższej pocieszycielki. Maryjo, Matko moja, nie masz wątpliwości, że za przestępstwa moje powinnam być już teraz w samej głębi piekła. Lecz ponieważ wybawiłaś mnie od tego Twoim pośrednictwem, wyjednując mi czas do czynienia pokuty, zatem, o Panno najlitościwsza, proszę Cię jeszcze o jedną łaskę. Chcę do śmierci opłakiwać grzechy moje, lecz spraw, żeby one wymazane zostały z tej księgi. Po tej modlitwie ukazała jej się Maryja i powiedziała, że dla otrzymania tego, co prosi,
powinna mieć odtąd obecne w pamięci grzechy swoje i miłosierdzie, jakie Pan Bóg nad nią okazał, a także mękę poniesioną przez Syna Bożego z miłości ku niej, i że oprócz tego ma rozważać, jak wielu nieszczęśliwych zostało potępionych za lżejsze przewinienia jak te, których się ona dopuszczała. Przy tym objawiła jej, że w tej właśnie chwili 8-letnie dziecię dostawało się do piekła za grzech raz tylko popełniony. Benedykta wiernie spełniła polecenia dane jej przez Najświętszą Pannę i w końcu ukazał się jej sam Zbawiciel z tą straszną dla niej księgą w ręku i rzekł: oto wszystkie twoje grzechy zostały wymazane, kartki w książce są czyste, wypisz więc na nich akty miłości, wiary i nadziei. Benedykta to uczyniła i odtąd żyła i umarła jak święta. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny. Książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl.